przede mną droga i wschód słońca. Poniedziałek, 4 marca 2024. Czas na aktualizację. Ładunek, który mam ze sobą, jest przeznaczony na dostawę 4 marca, ale niestety jestem jeszcze daleko od dostawy. Po kolei. Tydzień temu byłem w... Gdzie ja byłem? W Chilliwack. Czekałem, miałem ładunek do Las Vegas i czekałem na entry number, czyli na przetworzenie ładunku na granicę. I były jaja tak z tym ładunkiem takie, że już zwątpiłem, czy w ogóle pojadę do Las Vegas, bo ładunek był zebrany w piątek przez innego kierowcę. Ja się z nim przebiłem. Okej, musiałem się wypauzować do niedzieli. To myślałem, że w poniedziałek zacznę jechać, nie? W poniedziałek ci nie zdarzyło. We wtorek też nie. I w środę już firma mówiła, że oddajemy ten ładunek, bo to jest jakiś śmiech na sali, nie? Już w końcu rano przyszło rano entry number. I powiedzieli, żebym jechał. Tylko to było tak, że prawdopodobnie oni już byli gotowi oddać ten ładunek we wtorek, tylko potrzymali, bo szukali czegoś innego, a teraz rynek jest ciężki, szczególnie Vancouver dla przewoźników z zewnątrz, więc tak było. No więc w środę szczęśliwie w końcu powędrowałem w stronę Las Vegas, chociaż było trochę emocji, bo tam teraz jest ogromna nawałnica, jeszcze trwa. Ja uciekłem przed tym śniegiem w Oregonie, w Kalifornii, chociaż w Kalifornii miałem problem w czwartek, bo była droga zamknięta ze względu przez silne wiatry, może to widzieliście na Instagramie. W każdym razie, w środę wystrzeliłem jak z procy z Chilliwack w British Columbia. Poleciałem aż do Klamath Falls w Oregonie, później pauza i później następnego dnia. No chciałem dojechać prawie że pod Las Vegas w czwartek, ale przez tą zamkniętą drogę i czekanie 5 godzin poszedłem spać gdzieś w Nevadzie. I w Nevadzie straciłem kawałek drogi, znaczy nie straciłem, przejechałem ją tylko po ciemku, nie? No, a w każdym razie w piątek o godzinie 11 czasu lokalnego w Las Vegas zrzuciłem towar. Rozładunek trwał może, ja wiem, pół godziny i zaczęły się problemy. Nie z załadunkiem, tylko z ładunkiem powrotnym, nie, bo od razu go dostałem, tylko zaczęły się problemy z trakiem. On mi teraz cały czas trak świruje. Jest jakiś problem z kabelkami i czasami widać poziom AdBlue, czasami nie. A jak nie widać poziomu AdBlue, system myśli, że go nie ma i obcina mi moc i chce uruchomić ciągnik, bo to nie ekologiczne i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, w piątek udało mi się załadować w Kalifornii, w okolicach Los Angeles, na północ od Los Angeles, w Oxnard. Wiozę ze sobą rzodkiewki, buraki, marchewki, wszystko bio niby. No i w sobotę rano, tak naprawdę pojechałem się ładować w piątek, ale skończyli mi ładować w sobotę rano, więc w sobotę wyjechałem z tej Kalifornii i w sobotę jeszcze miałem moc. W sobotę było tak, że miałem moc, nie miałem, później miałem cały dzień i tak cały czas na ten. Widzicie, teraz strzałka od defu leży. Ja nie mam mocy, ale jeszcze nie mam go zablokowanego. Wczoraj na granicy z Nowym Meksykiem i Arizoną włączył mi się komunikat, że przy następnym postoju ciągnik zostanie zablokowany na 8 na godzinę. Więc nie stawałem cały dzień i później znalazłem taki myk, że stanąłem, ale nie zaciągnąłem hamulca i on uznał to, że nie stanąłem. No nieważne. Natomiast dzisiaj rano wstaję i jest komunikat, że ciągnik jest zablokowany na 8 na godzinę. Już miałem instrukcję od firmy, co mam zrobić, no wypiąć impulsator, czujnik, znaczy bezpiecznik od ABS-u, ale jakimś cudem strzałka od defa, od AdBlue nagle się obudziła i zaczęło wszystko działać normalnie, więc kody się skasowały i znowu otrzymałem moc. Po czym znowu, jakieś 5 minut później, komunikat, że przy następnym postoju trak zostanie zablokowany na 8. Także ten system wariuje, ale summa summarum jest tak, że jadę jakoś z obciętą mocą, nie? I w obecnej chwili znajduję się w Missouri, jakieś, ja wiem, 40 mil przed Springfield i dzisiaj mam zamiar dojechać do Illinois. Jeżeli się nic nie zeszali, środę rano będę na bazie. Ja bym był wcześniej, ale mi się kończą godziny pracy, bo mój cykl pracy zacząłem w British Columbia, zjechałem na dół do Las Vegas,
załadowałem się w Kalifornii i ledwo co dojadę do granicy. Mam 1200 km do granicy, a 12,5 godzin, nie? Także na styk, ale dojadę. Ta podróż jest bardzo dobra, oprócz tego oczekiwania na engine number. Dobra, to jest to, co u mnie słychać, dość dużo miałem do powiedzenia. Teraz opowiem na pytania, które zadaliście mi w aktualizacji wcześniejszej. Pytanie numer jeden. Na Twoich wrzutkach na Insta pojawia się sporo fajnej muzyki. Czy istnieje szansa na jakąś playlistę na Spotify lub na YouTubie? Jest już playlista, parę playlist, które udostępniam, ale ja jestem adeptem Apple'a i w Apple Music. Wyszukajcie mnie jak chcecie. Małpa Noli Baba. Pytanie numer dwa. Czy wozisz ze sobą papierową książkę do zapisywania czasu pracy? Proszę bardzo, pytanie na czasie. Co jeśli padnie tablet? No, jeśli padnie tablet, to mam iPada. Jeśli padnie iPad, to mam telefon, bo można się podłączyć pod to badziewie ELD. Nie tylko tabletem od firmy, tylko ten. Ale w razie czego, tak jak teraz bym miał jechać bez impulsatora, książka by przestała działać. Mam książkę z czasem pracy. To jest wymóg prawny. To jest wymóg prawny, że trzeba ze sobą wozić 30, znaczy no po prostu papierową książkę, gdyby właśnie system nawalił. Pytanie numer dwa, a nie, to już pytanie numer trzy, przepraszam. Wczoraj wskoczył mi film sprzed 9 lat o tytule czy kupić własnego traka czy nie. Wtedy mówiłaś o cenach nowych ciągników 130-140 tysięcy, a używanych 20-30. Z używanami to jest różnie, można kupić za 5, można kupić za 120, zależy jaki stan i jaki rocznik. A na trzeba jakieś 8 tysięcy. Pytanie, jak to wygląda dziś? Na dzień dzisiejszy, dziś taki ciągnik, jak taki mierzy teraz, to jest 180-190 tysięcy amerykańskich, podejrzewam, nie wgłębiam się. Używane teraz są w cenach, zależy jaki ma przebieg, ale takiego, żeby dobić głupiego, tak ja wiem, z pół miliona przebiegu. No strzelam, ale ja się tak tym bardzo nie interesuję. Mam kumpla, który cały czas chce kupić i siedzi w temacie, ale 50-60 tysięcy, to też zależy jaki, nie? Ale ja wam powiem, te nowe sprzęty, no widzicie, no znaczy ten już ma nabite milion kilometrów, to tam się będzie psuło. Ale to jest tak wszystko zrobione. Naczepy nowe to też, no tańsze są izotermy, czyli dryboxy, a droższe chłodnie. Chłodnia chyba teraz 7-8 dych amerykańskich z agregatem i ze wszystkim, także jest drogo. I podrożało. Pytanie numer 4. Czy lecąc do Polski z Kanady lub odwrotnie, nie myślałeś o locie polskimi liniami lotniczymi? Lot, na przykład z Toronto lub z JFK w Nowym Jorku. Ja już nie myślałem, nawet leciałem tak raz. Tylko dla mnie raz, że lot jest drogi, a dwa, ja lubię loty bezpośrednie, no ale poleciałem raz z Toronto, bo w Toronto jest dosyć tanio zaparkować auto przy lotnisku na miesiąc. No ale z Montrealu do Toronto trzeba jechać 5 godzin, nie? Później zaparkować auto, to jest następny koszt, no i lot jest droższy. Kiedyś lot miał bezpośrednie połączenie z Montrealem, nawet Air Transat miał 2 razy w tygodniu w okresie letnim. Lot miał chyba całorocznie, zrezygnowali z tego, chociaż mogliby tego wrócić, ale... A do Nowego Jorku, zaparkować auto w Nowym Jorku, to się mija z celem, to by jeszcze więcej kosztowało. Więc... Gotowy bym płacić więcej za lot bezpośredni Montreal-Warszawa, gdyby taki lot był. Taki to był typ 4 pytań, zadawajcie kolejne. Na kolejne parę odpowiem za tydzień, a gdzie będę za tydzień, pewnie w trasie, bo jak wrócę odpukać, a jeśli wrócę, to wydałem datę wyjazdu na sobotę. Taki to był typ aktualizacji. Rafał Zezuniuk, kierowca zawodowy. Dziękuję Wam za uwagę i wjeżdżam pod jakieś chmurki. Czyżby jakiś deszcz miał być?